Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem podzielę się z wami recenzją na temat Thermomixa. Czy warto go kupić? Przedstawię jego zalety, wady, a wy sami zdecydujecie, czy takie urządzenie jest właśnie dla Was. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego filmu, zachęcam do jego obejrzenia. Przedstawiałam wszystkie możliwości tego urządzenia. Co zawiera, instrukcje obsługi. Jak również w pozostałych wcześniejszych filmach, możecie zobaczyć, jak gotuję na termomiksie, także można go obejrzeć w praktyce. No, jeżeli ktoś nie zna jeszcze termomiksa, ja przypominam, mam wersję 6. To tłumaczę tak szybciutko, że jest to dość zaawansowane urządzenie kuchenne. Które jest kombinacją wielofunkcyjnego robota kuchennego i zarazem urządzenia do gotowania. Yy, oferuje on wiele funkcji w jednym urządzeniu, takich jak mieszanie, krojenie, mielenie, gotowanie na parze, smażenie, ważenie składników, a nawet goto gotowanie w kontrolowanej temperaturze, co jest bardzo wygodne oczywiście. Posiada, jak widzicie, duży kolorowy ekran dotykowy, który umożliwia łatwe sterowanie i wybieranie różnych funkcji oraz przepisów. Urządzenie jest zaprojektowane w taki sposób, aby być w miarę łatwe w obsłudze i przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania. Na przykład posiada zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem tutaj pokrywy podczas gotowania. Urządzenie się zamyka o, w ten sposób. Jak również jak naczynie jest nagrzane. Zielony kolor zamienia się na czerwony, wiemy, że jest gorące, żeby go nie dotykać. I jeżeli chcemy go otworzyć, to przed otwarciem sam schładza się przez chyba 20 sekund, tak żeby gorąca para nie buchnęła nam w twarz. Termomix jest również powiązany z aplikacją tak zwane cookie do, która zawiera wiele przepisów dostosowanych do tego urządzenia. Dzięki temu nie musimy korzystać z, z funkcji samodzielnie ustawianych czasu, temperatury, obrotów. Tylko możemy sobie wstukać dowolny przepis i Thermomix prowadzi nas przez dany przepis krok po kroku. Co jeszcze? Dzięki temu możemy też zaplanować posiłki na różne dni tygodnia, sporządzić na tej podstawie również listę zakupów, co jest oczywiście bardzo wygodne. Większość części termomiksa po gotowaniu możemy umyć w zmywarce, co również oczywiście ułatwia zachowanie czystości w łatwy sposób. No jednak warto pamiętać, że Thermomix jest urządzeniem dość kosztownym, a jego cena no, na pewno jest wysoka w porównaniu do innych urządzeń kuchennych. Ponadto opinie na temat Thermomixa mogą być różne, ponieważ no, nie każdy może potrzebować wszystkich funkcji, które posiada, a jego użyteczność na pewno zależy od indywidualnych preferencji kulinarnych i stylu gotowania dlatego podsumowując jeśli chodzi o zalety tego urządzenia to na pewno wielofunkcyjność Thermomix tak jak mówiłam oferuje w jednym urządzeniu wiele funkcji takich jak mieszanie, krojenie, mielenie, gotowanie na parze, ważenie składników i gotowanie w kontrolowanej temperaturze więc na pewno jest to zaleta, ale trzeba też mieć świadomość, że jeżeli się zepsuje, za jednym zamachem tracimy tak, jakby kilka urządzeń naraz. Do zalet na pewno należy interaktywny, duży ekran dotykowy, który usprawnia pracę i sprawia, że jest ona po prostu przyjemniejsza. Tak jak wcześniej mówiłam, bezpieczeństwo i wygoda użytkowania również jest zaletą urządzenia. No nie poparzymy się tak jak w zwykłym garczku. Termomiks pilnuje tego bezpieczeństwa faktycznie. Kolejną zaletą, oczywiście, tak jak mówiłam, są przepisy i aplikacja, w której możemy znaleźć różne dania od przekąsek podania główne, które przygotujemy w Termomiksie. No, i również zaletą jest precyzyjne gotowanie, gdzie możemy konkretnie wybrać, jakie interesują nas obroty. Nie musimy stać, mieszać. Wybieramy dowolną temperaturę i czas gotowania, więc nie musimy stać i pilnować, czy nie kipi, czy się nie przypala, tylko faktycznie urządzenie w zadanej temperaturze ugotuje potrawę, zawiadomi, że skończył się czas, no i jest ona gotowa. I łatwość czyszczenia również jest zaletą, ponieważ myjemy części w zmywarce. Natomiast jeśli chodzi o wady, no mimo wielu zalet, Thermomix nie jest idealnym urządzeniem dla każdego. Tak jak powiedziałam wcześniej, no jest wśród wad jego wysoka cena. Jest to jedno z największych ograniczeń, ponieważ jest dość kosztowny. Cena urządzenia może być znacznie wyższa niż cena innych wielofunkcyjnych robotów kuchennych, więc no to, to jest kwestia do przemyślenia. No i co jeszcze w tych wadach, niestety? No mimo wysokiej ceny, nie zawiera wszystkich elementów. W cenie dostaniecie Yy, misę, pokrywkę, miarkę, która, w której sobie możecie również odmierzać składniki, sitko do gotowania ryżów, makaronów, kasz i tym podobnych, osłonkę którą się tutaj zakłada przeciw pryskaniu, jak smaży się różne rzeczy, bo przypominam, że jest to Thermomix 6 i ma funkcję smażenia. Poprzednie modele nie miały. Jest motylek do mieszania i ubijania. I naczynia do gotowania na parze, dolne naczynie, nakładka i pokrywka. Ale szczegóły to widzieliście w filmie yy, z instrukcją obsługi termomiksa. Natomiast jest jeszcze wiele elementów. Aha, i jeszcze w zestawie oczywiście jest kopystka, którą yy, mieszamy wszystkie produkty w środku, wyciągamy z termomiksa, żeby się nie uszkodzić od bardzo ostrych noży, które są na dnie. I to był cały zestaw, który otrzymujemy. I właśnie mimo tej wysokiej ceny są to takie podstawowe do gotowania akcesoria. Natomiast możemy sobie jeszcze dokupić inne typu osłony na noże do gotowania różnych mięs długogotowanych. Bo w innym wypadku noże by nam y, te mięsa poszarpały, więc to też kupuje się osobno. Następna nakładka, jaka wyszła, to jest nakładka obierająca. Między innymi, możecie obejrzeć film pod linku jego pod spodem y, z obieraniem ziemniaków, z tą nakładką. Może obierać również inne warzywa, i ta nakładka również służy. Tak jak ta, za osłonę noży miksujących. A tutaj mam jeszcze e, koszyczek do gotowania jajek w koszulkach, posze. Do środka w, wbijamy jajka, białko z żółtkiem. I po chwili mamy piękne jajka w koszulce. Także, tak jak widzicie, jak chcemy mieć inne urządzenia, należy je mimo wysokiej ceny, dokupić. No i dodatkowym minusem jest to, że nawet chcąc je dokupić, są one ciężko dostępne zarówno na stronie producenta, jak i u przedstawicieli, więc też wydaje mi się, że jak za sprzęt w tej cenie, no powinno być to na bieżąco dostępne. Dodatkową wadą jest to, że właśnie mimo wysokiej ceny samego urządzenia, aplikacja Cookidoo, która ułatwia pracę, bo kieruje nas krok po kroku i nie musimy sami wszystkich kroków stukiwać. jest płatna. Przy zakupie Thermomixa jest ona taka do wypróbowania chyba bodajże na 6 miesięcy. A potem trzeba sobie wykupywać roczne abonamenty, jeżeli chce się z niej korzystać. Więc, mimo wszystko, jest to dodatkowy koszt, jeszcze później w ciągu roku. No, i teraz w związku z tym, czy Thermomix jest wart zakupu? No, to oczywiście zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Dla osób ceniących wygodę, różnorodność funkcji i gotowanie zgodne z przepisami dostosowania do urządzenia, Thermomix może być dobrym wyborem. Dla mnie stanowi świetne urozmaicenie diety. Nie gotowałam wcześniej potraw indyjskich, chińskich, mimo iż bardzo je lubiałam. Wydawało mi się, że to jest za dużo pracy, że może nie dam rady. A tu urządzenie nie ma problemu, prowadzi krok po kroku, przepisy są wspaniałe. Zresztą część przepisów mam na kanale, więc możecie sobie podglądnąć. Sami zobaczycie, że, że gotowanie jest proste, zawsze wychodzi, dania są efektowne i bardzo smaczne. Także, także pod tym kątem, no to, to jak dla mnie jest wart zakupu. Jednak dla tych, którzy nie potrzebują wszystkich jego funkcji lub dla których cena jest zbyt wysoka, istnieją na pewno bardziej ekonomiczne opcje na rynku. Przed zakupem warto dlatego przemyśleć swoje preferencje kulinarne, budżet i częstotliwość, z jaką będziemy termomiks używać, bo na pewno nie warto. Postawić go tylko po to, żeby stał, chociaż fakt faktem, że nie zajmuje dużo miejsca. Jego design jest całkiem przyjemny i przyznam, że nie bardzo wierzyłam, że tak małe urządzenie, tak mały garczek jest w stanie wykonać tak dużo pysznych potraw, i zarówno właśnie, i zup, i drugich dań, i przekąsek, i koktajli, i deserów, i ciast. No po prostu jego możliwości są w zasadzie chyba nieograniczone poprzednie modele, które nie miały funkcji smażenia zupełnie mnie nie pociągały. Wydawało mi się, że, no, że jest to zwykłe takie urządzenie do gotowania czy na parze i nawet gotowanie w jednym czasie zupy czy drugiego dania nie przemawiało do mnie. A ten model no faktycznie sprawia mi dużo radości. Także tak jak mówię, każdy musi wziąć pod uwagę swoje preferencje. Ja przedstawiłam wady i zalety tego urządzenia, więc mam nadzieję, że tym filmem pomogłam komuś w podjęciu decyzji, czy jest nim zainteresowany, czy, czy jednak woli jakieś inne sprzęty kuchenne. Jeżeli jesteś ciekaw innych recenzji innych sprzętów, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby żaden film Cię nie ominął. I zapraszam do następnych filmów. Do zobaczenia. Papa! Pa.